manifestujesz SP i bardzo, 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 bardzo chcesz tego człowieka obok, chcesz być z nim w relacji, a więc niech ten message znajdzie cię i służy ci po wsze czasy. Zaakceptuj proszę, uświadom sobie teraz, tu i teraz, że kiedy coś gonisz, kiedy czegoś bardzo chcesz, chcę czegoś, bo mi brakuje, gonię coś, nie mam czasu, muszę to zdobyć, tak zwany chase. Mam cel i muszę go upolować. To znaczy, że czuję, że jak tego nie zdobędę, że jak tego nie upoluję, że jak tego nie dostanę na jutro, na zaraz, na teraz, to że jestem niewarta. To że mi czegoś brakuje. Coś jest tam na zewnątrz lepsze ode mnie. Coś jest warte, żebym dniami i nocami zaprzątała sobie głowę. Coś jest lepsze, coś jest bardziej warte. Coś na zewnątrz jest warte tego, żeby za tym gonić. Manifestacja tak nie działa. Manifestacja tak nie działa. Często jest tak, kiedy uświadamiasz sobie, że twoja własna energia, bo uwaga podąża za energią, więc jeżeli twoja uwaga jest 24 godziny na dobę, 12 miesięcy w roku na specific person, to gonisz ze swoją energią. Taka się czujesz wypruta i piszecie takie komentarze. Jestem już tym zmęczona. Ile to zajmie? Bo to jest twoja własna energia poza tobą. Bardzo często jest tak, kiedy w końcu po próbach i błędach i z wypruciu emocjonalnym i energetycznym uświadamiasz sobie, że nie tędy droga i odbierasz tą energię i zaczynasz pracować nad poczuciem wartości, że w zasadzie to jestem kreatorką i jestem warta, jestem kochana, jestem rozbawiana, jestem ważna, jestem, wszystko mam to, czego pragnę, żyję sceną końcową, nawet już nie jestem specific person, tylko ogólnie, okej? Więc mogę się uspokoić. To ten specific person, za którym goniłaś, za którym chasingowałaś, on traci na wartości, on spada z piedestału, on już nie ma znaczenia, bo on był odzwierciedleniem braku. Po prostu to była zapcha dziura. I tamte okruszki, które dostawałaś i za którymi goniłaś, nie masz czasu na takie rzeczy już. Nie myślisz już, to już nie jest w twoim polu zainteresowań. Dzisiaj jest ważne, żeby o siebie zadbać, żeby być, żeby o siebie dbać. Dzisiaj masz przekonanie dominujące, że każdy mężczyzna, który wchodzi w twoje pole, walczy o ciebie, dba o ciebie, chce, zmienia się dla ciebie, chce z tobą iść, kocha cię i szanuje cię za to, kim jesteś. Nie goń za facetem, nie goń za specific person. Follow me on YouTube, obejrzyj to kilka razy. Nie używaj technik do manifestacji. Zadawaj sobie tylko jedno pytanie. Jedno jedyne. Kim jestem? Kim dzisiaj jestem? Kim jestem w relacji z tą osobą? Kim jesteś? Napisz mi tutaj na dole, kim jesteś?